Skorzystam z trzeciego prawa Keplera, czyli z tego. I tu można sobie tak dalej pisać. To są parametry orbity jakiegoś ciała. Powiedzmy, jeden oznacza Marsa, a dwójka będzie oznaczać Ziemię. Można tu dowolną inną planetę Układu Słonecznego wpisać, ale ten stosunek zawsze będzie stały. Tutaj kluczowe jest to, żeby zestawiać ciała, które obiegają to samo ciało, w sensie dwie planety obiegające Słońce, ok. Dwa księżyce Jowisza, ok. Dwa księżyce Saturna, super. Ale porównywanie księżyca Jowisza z księżycem Ziemi jest bez sensu. Poza tym, tutaj zamiast promienia powinna być półoś wielka elipsy, czyli literka A, ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że orbity planet są prawie kołowe, no to ten promień może zostać. Dobra, i jeszcze jedno. Żeby cokolwiek z tego liczyć, muszę mieć jakieś ciało odniesienia. Czyli muszę znać parametry orbity innego ciała, które obiega to samo. Tutaj jest Mars i on obiega Słońce. Więc żeby cokolwiek móc policzyć z trzeciego prawa Keplera, muszę mieć parametry orbity czegoś innego, co obiega Słońce. To może być planeta, to może być sztuczny satelita Słońca, whatever. Akurat znam parametry orbity jednej planety, która obiega Słońca, to są parametry orbity Ziemi. To jest Z. No i co tam, odległość Ziemia-Słońce? To jest średnio rzecz biorąc? Chyba tyle. No to sobie podstawię. Przyjmę, że jedynką jest Mars. Okres obiegu Marsa ku Słońca. Promień orbity Marsa. To zrówna się. Z jak Ziemia. Wymnażam sobie to na krzyż. Chcę to, więc dzielę przez to. To się da zapisać ładniej. Dobra, teraz przywaskuję obustronnie i wychodzi mi. Ten pierwszy czynnik iloczynu umiem spierwaskować. I tu wesoła nowina. Można podstawić w jakichkolwiek jednostkach, to nie muszą być jednostki podstawowe układu SI, byleby były zgodne. Czyli to mogę w kilometrach pod warunkiem, że to będzie w kilometrach. To mogę w jednostkach astronomicznych pod warunkiem, że to też będzie w jednostkach astronomicznych. Jeśli tu podstawię w dniach, to wynik wyjdzie w dniach. Jeśli w latach, to wyjdzie w latach. Czyli będę miał jeden rok i dostanę wynik w latach ziemskich. RM. 228 milionów danych jest. Ziemia 149,6. Trzecia potęga Badziewia, to się da kalkulatorem policzyć, nawet prostym. I wychodzi 1,88 roków lat. No i tyle.